Cześć kochani, mam dla Was takie słowo, które od rana wierzę, że Pan Bóg bardzo mocno wkłada w moje serce. I to słowo brzmi: wytrwaj. Wytrwaj. Wiem, że być może jesteś czymś przygnieciony lub przygnieciona od jakiegoś czasu. Być może straciłeś nadzieję, wiarę. Ale wierzę, że Pan Bóg chce do Ciebie dzisiaj powiedzieć: wytrwaj. Jest takie słowo w Ewangelii Jana w rozdziale 15, gdzie Bóg mówi: trwajcie we mnie, a ja trwać będę w Was. I wierzę, że Bóg chce wylać właśnie taki dar dzisiaj wytrwałości. Wytrwałości. Czasem są takie sezony w naszym życiu, że jest ciężko, że ulegamy zniechęceniu. Zaczynamy pytać, czy to, co robię, ma sens, gdzie to wszystko prowadzi. I zaczynamy się martwić przyszłością, czy zaczynają się wkradać w nasze serce lęki. Ale Bóg zaprasza nas dzisiaj do wytrwania w Nim i wytrwałości. A kiedy trwamy w Nim, kiedy trwamy w modlitwie, kiedy spotykamy się z Nim każdego dnia, to Jezus trwa w nas, a nasze życie przynosi owoc obfity. Także ja się dzisiaj o to dla Ciebie pomodlę i mam nadzieję, że będzie to dla Ciebie zachętą i umocnieniem, dlatego że bardzo mocno wierzę, że Pan Bóg chce podnieść tych, którzy gdzieś tam być może upadają i chce działać w Twoim życiu. Także Duchu Święty, przyjdź teraz do tych osób, które potrzebują Twojego wsparcia, które potrzebują Twojego umocnienia. Duchu Święty, przyjdź, rozpal nasze serca na nowo, nowym zapałem, nowym pragnieniem wypełnienia naszego powołania. Przyjdź, Duchu Święty, z darem wytrwałości. Z darem wytrwałości i wierności w małym. Wytrwaj w Panu, a On będzie prostował Twoje ścieżki. On będzie Cię uwalniał, On będzie Ciebie uzdrawiał. Pan Jezus naprawdę bardzo, bardzo Cię kocha i chce Cię prowadzić i chce, byś miała życie w obfitości. Także życzę Ci tego, żebyś trwał w Nim, a Twoje życie będzie przynosić owoc obfity każdego dnia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i mam nadzieję, że kogoś to słowo podniesie. Mocno w to wierzę, także jeśli wierzycie, że jest ktoś, kto potrzebuje to usłyszeć, to zachęcam do udostępniania i niech Bóg odbierze sobie chwałę przez ten filmik. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam pięknego, błogosławionego dnia.